Siemanko, z tej strony Kamunabuła, to jest kolejny odcinek ze Spotline kontra Kamunabu. Myślę, że tą nazwę będę musiał zmienić, usunę ten sezon trzeci w ogóle, bo to jest bez sensu i mało osób to ogląda, bo ciężko to znaleźć. Jak widzicie, wbiłem ten 150 level, troszkę poulepszaliśmy. Nagrywałem, jak wbijam te levele, nagrywałem też, jak zrobiłem zbroję na plus 9. Jednak nie nagrało mi się to. Nagrało mi się to, ale usunąłem przez przypadek. A wiecie. No to co powiedzieć? No idziemy tym razem na tą nową mapkę. Nową mapkę? No przecież już tam byłeś kiedyś. No byłem kiedyś, ale tam mapka wyglądała całkiem inaczej. Teraz jest inaczej. Zaginiona oaza chyba. Tak chcę. Zobaczymy, jak tam idzie. Zobaczycie, chwilka expa. No, a jak widzicie, dużo się zmieniło. Mamy mapkę? O, nie mamy. No trochę jakby zmniejszyć. No, spoko. Dobra. Moby chyba nie mają tekstur wszystkie. Nie wiem, czy tak ma być celowo, czy nie. Fajnie, fajnie. O, tutaj zobaczymy te mapki. Takie, takie. Tutaj dalej mamy. Jakieś... Nie wiem, jakby to nazwać. Nie! Dobra, działa, działa. Nie, nie zawierzę się teraz, no. LOL! Wy widzicie, czym ja biję? Widzicie, czym ja biję? Może nie wszyscy tego FMS-a widzieli, patrzcie. To jest dla mnie lekki bezsens, że nawet taką postacią idzie ogar... O, ale spot! Fajnie. A myślałem, że te moby będą mocniejsze, no to takie... Słabiaki, jakby to klocuch powiedział. No, już tyle odłamków nie leci jak poprzednio. To może być lekkim problemem. Albo odłamki lecą gdzieś indziej. Nie wiem. Możecie mi napisać, jeżeli wy wiecie. I mam do was pytanie, czy ktokolwiek wie, gdzie leci zakrwawiony sztylet? Nie chodzi mi o tą broń na ninja na 50 level, tylko zakrwawiony sztylet taki ulepszacz jest. No. Właśnie nie bardzo ogarniam, gdzie to leci. A potem się przydaje na ulepszanie. Myślę, że pod koniec tego odcinka skoczymy sobie do Atlantydy V2. Pozbieramy troszkę broszek, żeby sobie zrobić naszego Trytonka na plus 9. Następnie, jako że posiadam legendarną czaszkę, robimy go na kolejny miecz. A skąd mam tą czaszkę? No, Ox był. Oxa też nagrałem kawałek, ale doszedłem do wniosku, że mi się nie opłaca. Dodali całkiem nowe pytania. I powiedzcie mi, czy chiński mur widać z kosmosu? No przecież, że widać, tak? Ale oczywiście odpowiedź na evencie prawidłowa była nie widać. Gratulujemy intelektu. My oczywiście jesteśmy mądrzejsi od wszystkich, nie? No. To jest nawet fajny spot. Widzę, że strasznie duży. Już wiem, co będę tutaj robił. Już mam autopodka. Wystarczy wziąć. Zejść z zakładki. I sobie sam stoi, sam potuje. Bezproblemowo. Teraz jest dużo łatwiej wbić te levele niż kiedyś. Jeżeli oglądasz to, a nie grasz na Spotline, to zacznij grać na Spotline. Nawet nie wiesz, jak tutaj smutno jest. Kiedyś było pełno osób, było z kim pogadać, z kim popisać, z kim się pobić. A teraz już nie ma prawie nikogo. To jest strasznie przykre. Fajnie. Za niedługo zrobię też odcinek z serwera na B, bo też niektórzy prosili. Zaniedbuję trochę tą serię, ale to jest nudne, no.
O, tam nie ma nic do roboty. Mapki są takie jak na PL-u. PvP 50 levelem nie będę robił. Wieża mistyków mi się nie udaje. No, widzicie. Nie ogarniam tego. Kiedyś, jak gram już na surce, miałem tyle tych trut. Wszystko wywalałem, bo wszyscy wszystko mieli. A teraz nikt nawet trutki na sel nie ma. To jest smutne. Mało osób gra. Zacznij grać. Będziemy szczęśliwi. O, dednę. O, padłem. O, kurde. Dobra, tak więc chyba to będzie na tyle z pokazywania tej mapki. Trzymajcie się, cześć, na razie, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, nie hejtujcie, dziękuję za uwagę.